Patryk Kaczmarczyk po imponującym zwycięstwie jest jeden niedosyt, że to kolano nie skończyło? No zawsze, już nie chcę się walczyć tych trzech rund, tych decyzji. Chciałbym kończyć te walki przed czasem, ale jakiś zaczarowana jest dla mnie ta klatka i od kiedy walczę na galach nie kończę walk przed czasem. Powoli zaczyna mnie to męczyć i chciałbym w końcu skończyć tą walkę. Mówię, mam go, ale niestety, no nie udało się. Krystian jest twardym gościem. Wielki szacunek dla tego chłopaka, bo wiadomo, on jest w ogóle tak jak kolega, nie? Gdyby nie ta pandemia i tak dalej, to nie walczyłbym z nim prawdopodobnie, miałem inne propozycje, ale teraz trzeba było brać co jest i wielki szacunek dla Krystiana, naprawdę mega koleś. Walczyłeś u siebie, ale nie było tej twojej publiczności, z której jesteś znany, jak się walczyło w ogóle bez żadnej publiki? Naprawdę fajnie, wiecie? Coś takiego, taki underground MMA. Kręćmy coś takiego, fajnie było wyjść bez kibiców. Wiadomo, że ci kibice zawsze mnie niosą, tak? Ale kibice przynoszą też trochę takiego stresu i wiadomo, ja jestem jeszcze młodym zawodnikiem i nie jestem tak obyty z tą dużą, znaczy wiadomo, walczyłem już sporo razy, tak? Ale nie jestem jeszcze tak obyty z tą dużą publiką, ona napędza, ale czasami, tak jak dla, wydaje mi się, mniej doświadczonych zawodników, fajnie jest stoczyć taką walkę bez publiczności, żeby trochę więcej pokazać. Mi się wydaje, że to zaowocuje tylko tym, że jak następny raz wyjdę przed tą moją publiczność, która zawsze jest liczna, to będzie naprawdę fajnie, jeszcze lepiej niż było. A można by było to porównać do takiego sparingu tylko już na 100%, że to tak wyglądało trochę? Czyli ja nigdy nie sparowałem na takiej zasadzie, nie lubię sparować mocno. U nas ogólnie trener German ma taką, wyznaje taką zasadę, że te sparingi nie mogą nas niszczyć. Mamy czas do niszczenia się, jak widać po moim oku, w klatce i trzeba szanować swoje ciało, bo mamy tylko jedno i jedno zdrowie i te sparingi nie mogą nigdy być tak na 100%. Nie porównuję tego do sparingu, bo wyszliśmy i poszliśmy ogniem piekielnym tak z Krystianem i dawaliśmy 100% w ciosy, żeby sobie pourywać głowy. To nie można nazwać tego sparingiem. Wydaje mi się, że tam do rywala coś w trakcie walki mówiłeś, jakbyś mógł powiedzieć, co tam do niego mówiłeś. It's only business, nie? Nie, no nie mówiłem, że to biznes, tylko no nie wiem, krzyczałem takie rzeczy z tym przyszłością, tak? Bo tak uważam, że będę przyszłością tego sportu i żartobliwie powiedziałem mu, że Zasławka, bo z moim przyjacielem walczył dwa razy i wygrał niestety. A to oko to kiedy? Tak to wiadomo, kiedy to się stało z tym oczkiem? Krystian swoim markowym prawym cepem mi strzelił w głowę. Poczułem tego cepa, naprawdę mam mocny prawy. I w sumie to wiedzieliśmy, że będzie bił prawy cep i wchodził w nogi. I kurczę, akurat tym prawym cepem mnie trafił, trochę mi szkoda tego. No właśnie, wiedzieli, że będzie wchodził w nogi, nie, ale i tak nie byłeś zaskoczony, że chce z tobą zapaśniczo powalczyć? Zapasy Germana Antinogenowa, tak? To jest mój trener i... No właśnie, dlatego się dziwiłem, że jednak poszedł z tobą w parter, znaczy w zapasy, nie? Czyli mówisz, że stójkę mam słabą? Tak mówię, ale znany jesteś z mocnych zapasów. No ale stójkę też mam dobrą. To wiesz co, to w takim razie ten temat taki drastyczny, delikatnie kończąc, ja dopytam o co innego. Powiedziałeś, że pandemia spowodowała, że trzeba było brać to, co było, a troszkę inaczej sobie te plany układałeś, to jakbyś mógł troszkę powiedzieć, jak to miało wyglądać, zanim ta pandemia tutaj nas wszystkich dorwała. Słuchajcie, to było tak, że 3 dni mi zabrakło do Army Fight Night, tam gdzie miałem być na Śląsku. Załamałem się, tak, bo przez wirus zabrali mi galę, gdzie ja naprawdę nie żałuję na przygotowania, pakuję wszystko, co mam. I jeżeli odwołali mi tą walkę, no to tak porównuję to, rozmawiając z różnymi osobami, że jakbyś 3 miesiące chodził do pracy dzień w dzień, zniszczył swoje ciało, a na koniec nie dostajesz za to wypłaty. Nie? No to było przygnębiające naprawdę i gdyby nie firma Hudson Materiały Budowlane i Łukasz Chruszlak, to szczerze nie wiem, co bym zrobił, nie wiem, czy bym mógł wziąć tą walkę, bo nie wiem, czy bym mógł w ogóle trenować dalej. A to może powiedz, jakie teraz masz plany? Czy już myślisz o kolejnych startach? Wiadomo, Babilon teraz planuje 5 gal w 4 miesiące. Czy pojawisz się na któreś, planujesz? Niech dają ofertę, zapłacą, zawalczę. Pokażesz tą stójkę wtedy, rozumiem, tak? Żeby wszyscy już uwierzyli, że to jest taka stójka, że nie trzeba od razu do tego parteru schodzić. Nie schodziłem do parteru chyba, z 2 razy może obaliłem, a wszystko to było na kontrach, tak? Krystian wchodził, ja się chciałem bić w stójce. No blisko było, żeby kopnięcie ala Ilicz weszło, doszło do celu. Tak, to był jeden z takich planów na tą walkę, ale kurczę, nie wiem, czy to po tym question mark kicku trafiłem dobrze w głowę, czy jedno takie bezpośrednie kopięcie chyba weszło, bo boli mnie duży palec. Wierzysz co dalej? Masz jakąś walkę zaplanowaną? Chciałbym zawalczyć na tej armii, tak, bo tam mam z Filipem podpisany kontrakt, no ale mówię, że jeżeli ta armia nie ruszy, bo ona chyba nie ruszy bez publiczności, no to wezmę walkę na Babilonie, jeżeli będzie, bo ja utrzymuję się ze sportu, wkładam w to 100%, wierzę w swój sukces, wierzę w to, że będę z tego zarabiał i tylko z tego. I dlatego, jeżeli pojawi się jakaś walka w dobie tego kryzysu, tej pandemii, no to dzwońcie do mnie. Mogę się bić nawet z bratem Pudziana. A mocno się różniły przygotowania przez tą pandemię. Wiem, że tam musiałeś
undergroundowo trochę ćwiczyć. No kurczę, bo w sumie miesiąc trenowałem do tej walki, ale wcześniej miałem najlepsze przygotowania w swoim życiu do walki na Śląsku. To były 3 niesamowicie mocne miesiące, a potem nie wiem ile w marcu odwołali. No i no, praktycznie 2 tygodnie siedziałem w domu i jadłem, a nagle tam potem zadzwonił telefon, że jest możliwość, że będę się bił na Babilonie. Potem powiedzieli, że nie ma tej możliwości, znowu jadłem. I w końcu, jak już byłem taki duży, spory już naprawdę, to powiedzieli, że walczę i zaczynałem zbijać wagę. No i trenowałem, tak jak mówisz, taki underground. Potem jeszcze dzięki uprzejmości hotelu Prymus zaprosili mnie do siebie, oni mają salkę, mieszkałem tam. Dosłownie, no, takich 100% hardcore, nie? I opłaciło się, tak? Wyszedłem i zrobiłem robotę. To przed tą walką z bratem Pudziana, to podjeść to w stronie tak najgorzej by było, bo to w sumie wtedy się trochę przyda ta masa. Myślę, że spokojnie wbiję tam kilka kilogramów, możemy wyskakiwać. Nie, no, oczywiście żartuję. Wszyscy będą mi pewnie cisnąć, że jestem cwaniakiem i tak dalej. Nie jest tak, po prostu robię sobie jaja, żartuję, tak? No to fajnie w takim razie było pogadać i czekam na twój kolejny występ. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie i chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom, tak? Nie będę wymieniał, bo na pewno o kimś zapomnę, ale tak jak mówię, szacunek. Moja drużyna to moja rodzina. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, gratulujemy. Dzięki bardzo.